Siemano, witajcie z tej strony Lozak i w dzisiejszym odcinku sobie będziemy grali jak Wojan. Jestem teraz na Hypixelu z moim przyjacielem. Nie wiem kto to jest, co to jest, chyba nie toperz, mniejsza. Myślałem na początku, że jakiś motyl czy coś. Ale dobra. Będziemy mogli grać takimi rzeczami jak normalnie mieczyk i tak dalej, ale będę starał się też używać knockback sticka i bardzo często łuku. Łuk to jest jednak potężna rzecz na Bedwarsach, której bardzo boję się i wstydzę używać, więc zapraszam was w sumie do oglądania, zostawcie suba z dzwonem i łapkę w górę, bo to pomoże mi się rozwijać i po prostu zdobędę 1000 subskrypcji i będę miał motywację, coś tego typu, ale no to co, zostawcie suba z dzwonem i łapkę w górę, a my co, lecimy do odcinka, no i co, ja już wam nie przerywam, go! Siemano, witajcie, z tej strony Luzak i w dzisiejszym odcinku gramy sobie w Minecraft Battle, bo w sumie w co innego, już w zapowiedzi się przywitałem i tak dalej, ale ogólnie, jak już mówiłem, gramy dzisiaj Wojan Challenge, sam wymyśliłem ten challenge, nie wiem czy taki jest w internecie. I ogólnie to dzisiaj możemy tylko używać takich przedmiotów, które on używa, czyli dalekodystansowych, ale mieczyka możemy używać, bo na początku myślałem, że bez miecza dam radę. Ale niestety bez miecza jest bardzo ciężko. W sensie, niektórzy mogą dać radę, ale ja nie mam takiego skilla, żeby dać radę sobie bez mieczyka. Bo mieczykiem tak jakby można bardzo łatwo wszystko zrobić. W sensie, no wiecie, łapką też się da założyć strefę, no ale no. No właśnie. Na razie sobie ogarniemy i pójdziemy na Emę. Bo z Emę weźmiemy sobie, kupimy seta. Bo pamiętam, nie wiem czy ktoś oglądał Wojana jeszcze z tych starych czasów. Panie, kiedyś to było lepiej. Wojan, pamiętam, było bardzo fajna, fajne było wtedy, fajny był YouTube kiedyś. Teraz to tak wiecie. Jakbyście pytali w komentarzu, co to jest za texture pack, to jest texture pack mój własny. A nie patrzcie na to, że X-Raya mam, to jest po prostu po to, bo kiedyś zagrałem na survivalu z moimi kolegami i se używałem, ale ci. Nikt nie musi o tym wiedzieć. Ale dobra, jeszcze sobie sekundę poczekam. Dobra, ja sobie będę powoli szedł. Się budował się. Bo to nie ma sensu tak speedrunować. Bo ja nie umiem. I co, widzimy się już w bazie, bo mi się nie chce nic zgadać. Prawie spadłem znowu. Dobra, to i alarm. Jeszcze sobie kupujemy tak. To. Oczywiście łuk. Firebole. Przepraszam osoby, z którymi teraz właśnie gram na arence. Przepraszam, że używam niedozwolonych rzeczy, jakimi są łuk. Ogólnie bardzo mi przykro, no ale tak musiałem nagrać, bo nie miałem co innego nagrywać. Co? Ogólnie to musimy wbić 1000 subskrypcji. Bardzo bym chciał wbić te 1000 subskrypcji do końca tych wakacji. Więc jeżeli chcecie mi pomóc, was to nic nie kosztuje, a naprawdę mnie motywuje i to totalnie mnie motywuje, bo mamy już, jest nas ponad 700, no to możecie strzelić łapę w górę i suba z dzwonem. No z dzwonem, żebyście dostawali powiadomienia po prostu częściej o live'ach, bo teraz będą live'y bardzo często, na których często, bardzo często wręcz dzieją się bardzo ciekawe rzeczy. No i śmiesznie ogólnie jest na live'ach, możecie wtedy wbić na Discorda, pogadać sobie ze mną podczas live'a. I ogólnie mega fajnie jest, community też sobie stworzyliśmy, bardzo fajne, przyjemne. Co prawda nie zawsze tak będzie, no ale póki co jak jest, to trzeba korzystać, że tak się wyrażę. Ale no dobra, bierzemy sobie, kupimy jeszcze łuk. Strzały. Sobie kupimy łuk, dobra. Szukamy różowego, szukamy ludzi, żeby strzelać do nich z łuku. No się refika, muszę sobie zjeść koksa w sensie. Nie wiem czy to jest ref? Koks? Nie wiem. Gabe? Nie wiem. Totalnie możecie napisać w komentarzu. Cześć, to ja Wojan. Poleciał. Nie. Hop. Hop. Dobra, walimy go z łuku.
Dobra, mam pomysł, możemy, czekajcie, nie wiem jaki mam miecz, bo mi tekst trupak zmienia. W sensie, nie jest, o kurde, Messenger, sorry. Dobra, wezmę, zeskoczę na niego, tak, o. Surprise, motherfucker. Hop. Dobra, ale go z łuku, na blisko go robię. Dobra, niech mnie zabije. No jakby szans nie, szansa są nikłe, że ja to wygram, no właśnie. Serio, on ma jak seta? Naprawdę? No to, szczerze, to mam to daleko gdzieś, bo łatwo go porobić. No ale, oh shit, co mnie tak strzelił? Round one. Fight! A, tego się nie spodziewałeś. O kurde, Wojan versus Wojan. Starcie tytanów. Jemy refa. I się typamy na tą górę. A, bo jednak nie na tą górę. Znaczy, on poszedł do mnie, więc robimy bed za bed. Się już on nie ma bed. Ej, mam nadzieję, że on teraz nie spadnie. Weź nie spadaj. Ja bym mógł teraz zwojdować bez kitu i po prostu wziąć i tyle. Ale o Jezu, wełno. Kurde, no. Dobra, wełno sobie kupimy dużo. Bo wełna jest przydatna, bardzo. I lecimy na Emę. Tam się skampimy gdzieś na niego, bo tak będę kampił. Ej. Ty, to nie tutaj, wy wiecie co zrobimy? Tam pewnie poszedł. Nie, ej, wy kupimy ten. Namierzanie go kupimy. Nie, on się do mnie zbliżał. On chce iść na górę, żeby ten. Wiecie po co? Żeby tam kampić. Nie, 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 kolego mój drogi. No i co ja mam teraz zrobić? O, to jest mądre. Nie wiem ile mu zadałem HP, no ale zadałem. Ty, bo ja teraz nie zejdę, w sensie zejdę, no ale będę miał problem. Dobra, szybko podmianka, dobra, hop, 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 hop. Szybkie schodki, hop, hop, o kurde, hop. On myśli, że ja nie wiem, że on tam jest? Gdzie on jest teraz? O, lecisz chłopie, lecisz teraz. Ale bym, ale jakbym siadł, siadł ten hit na nim. Bo szczerze ja teraz prawie szans nie mam, bo... Nie no, w sumie szanse mam i to duże. Ale nie wiem w ogóle co ja gadam. No ale okej, okay. Dobra, weźmy się tam z fireballujmy. Weźmy szybko, 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 szybko. Ogólnie to ja mam Lunara i widzę jego nick. GG, mordo. Ogólnie mam nadzieję, że wam się filmik spodobał, ponieważ nagrywałem go naprawdę przez 3 godziny i próbowałem zrobić bardzo dobrą arenkę. I się w końcu udało, więc zapraszam was do subskrypcji i możecie mi naprawdę pomóc w biciu tych 100 subskrypcji i być przed innymi i być w tak zwanej elicie osób, które były przed, a teraz dziękuję wam za oglądanie, no i co? Do następnego!